Witajcie! Jakiś czas temu, przeglądając projekt na Thingiverse, trafiłem na coś naprawdę ciekawego, a mianowicie na zegar, którego praktycznie wszystkie elementy można wykonać na drukarce 3D. Elementy, które musimy dokupić, aby wykonać ten projekt, to odpowiednie śrubki, które wypisane są na stronie projektu, oraz metalowe pręty, z których wykonać musimy osie, na których zamocowane będą koła zębate i inne ruchome elementy. Oczywiście, o ile planujecie taki zegarek sobie wykonać. Cały projekt zawiera 56 różnych drukowanych elementów. Nie musimy drukować wszystkich, ponieważ wśród nich znajdziemy takie elementy jak stojak na zegar, czy nawet elementy łańcucha, za pomocą których moglibyśmy przypiąć go sobie na przykład do paska, co w sumie nie ma większego sensu. Wszystkie elementy po wydrukowaniu ważyły w sumie około 250 gramów, także zabierając się za ten projekt powinniście mieć przynajmniej taki zapas materiału. Ja ostatecznie zużyłem go znacznie więcej ze względu na to, że byłem wtedy w trakcie ulepszania mojej drukarki. To znaczy, myślałem, że proces ulepszania już zakończyłem, ale niestety podczas drukowania niektórych części wychodziły jeszcze różnego rodzaju defekty. Tak więc ulepszałem i wprowadzałem kolejne poprawki, a następnie drukowałem niektóre części ponownie. Warto jeszcze dodać, że większość części wydrukowane zostało z 30% wypełnieniem, a niektóre z nich, takie jak na przykład koło zamachowe, z bodajże 90% w celu bardziej jednorodnego rozłożenia masy. Większość elementów wydrukowałem z PLA, aczkolwiek autor projektu zaleca wykonanie elementów obudowy z PET-u. Jest to jak najbardziej dobry pomysł ze względu na to, że PET jest materiałem bardziej odporny na różnego rodzaju uszkodzenia. To znaczy znacznie trudniej sprawić, żeby pękł w porównaniu do PLA. Główną sprężynę zegarka początkowo wydrukowałem z PET-u według zaleceń autora. Wydawało się to być dobrym pomysłem ze względu na większą elastyczność tego materiału, co powinno pozwolić takiej sprężynie pracować znacznie dłużej, zanim się zużyje. Niestety, jak się później okazało, sprężyna ta bardzo szybko straciła swoje właściwości i nie była w stanie wytworzyć na tyle dużego momentu, aby napędzić ten zegarek. W związku z tym kolejną sprężynę wydrukowałem z PLA, w sumie w ramach eksperymentu. Jak się później okazało, to rozwiązało mój problem, który polegał na tym, że mimo maksymalnego nakręcenia sprężyny, zegar nie chciał ruszyć o własnych siłach. Niestety taka sprężyna prawdopodobnie również szybko się zużyje, ale przynajmniej gromadzi wystarczająco dużo energii, aby napędzić mechanizm. No ale teraz do rzeczy, jak to działa? Po złożeniu zegarka musimy oczywiście go nakręcić za pomocą specjalnego klucza. Mamy także drugi klucz, który służy do rozkręcenia sprężyny, co polecam robić, jeśli już tym zegarkiem się nie bawicie, bo po prostu niepotrzebne zostawianie napiętej sprężyny szybko ją zużyje. Mój zegar pomimo starań nie wyszedł najlepiej. Czasem ma trudności z wystartowaniem samemu i trzeba mu w tym pomagać, a do tego potrafi się zatrzymać pomimo napiętej sprężyny. Nie mam już niestety czasu, żeby jeszcze go poprawiać, dlatego zostawiam go w takiej formie, w jakiej jest. Wystarcza mi to, że działa chociaż trochę, bo realizując ten projekt w sumie wątpiłem, że uda mi się go uruchomić. A teraz najlepsze, posłuchajcie, jak on brzmi. Moim zdaniem brzmi to genialnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że w dobie wszechobecnej elektroniki dźwięk mechanicznego zegarka to coś naprawdę rzadko spotykanego. Dokładność takiego zegarka w dużej mierze zależy od jakości wykonania, ale przecież nie chodzi tutaj o to, żeby używać go jako normalnego zegarka. Tym bardziej, że według danych ze strony autora na jednym nakręceniu może pracować od 30 do 45 minut, co również sprawia, że ten model jest jedynie ciekawostką, którą możemy raz na jakiś czas sobie uruchomić i obserwować pracę tego wspaniałego mechanizmu. Filament, którego użyłem do wykonania obudowy, to PLA Spectrum Fluorescent Yellow. Inne kolory, które mogliście tutaj zauważyć, to filamenty marki Nebula. Linki do każdego z nich znajdziecie w opisie. Wszystkie te filamenty dostarczyła mi firma 3D Reaktor. Przygotowali oni również dla Was kupon zniżkowy na zakupy w ich sklepie o wysokości 5%, który powinniście widzieć teraz na ekranie. Kupon będzie ważny do końca czerwca.
Uważam ten projekt za dość trudny w wykonaniu, szczególnie jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z drukiem 3D. Aby wszystkie części do siebie pasowały, musicie mieć prawidłowo skalibrowaną i złożoną drukarkę. W każdym razie, jeśli interesuje Was sposób działania mechanicznych zegarków, to wykonując sobie ten projekt możecie się na ten temat sporo dowiedzieć. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym projekcie, a jeśli znacie inne ciekawe projekty do wykonania na drukarce 3D, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale, to również zachęcam do komentowania. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie, cześć!